Należysz do nich? Zaprzestań ataków, a nie będziesz miał czego się obawiać. A mam się czego obawiać? Myślałem, że nie pijesz. Za naszą zgodę. Czego ode mnie chcesz? Podoba mi się taka bezpośredniość. Oświadczysz publicznie, że dołączasz do nas. Nie, bo nie zgadzam się z rządem. Wolno mi? Ale nie możesz robić z tego użytku. Chcesz, żebym się przed nimi poniżał? Uważasz, że jesteś ponad rządem? Wybitna jednostka góruje zawsze nad masami. Gardzę komitetami jak ty, ale ja mówię to głośno. Nikt nie powinien stać między nami. Żaden komitet ani rząd. Podzieleni padniemy obaj. Jeżeli utrzymasz terror, nie poprę cię i chyba nikt. A lud, który nas wyniósł, zdepcze rewolucję. Kto to winien? Nie ja. Ani ty, skoro więc nie my, chciał tego los. Nie wierzę w działanie losu. Ja też nie. Nasze przekonania są w istocie takie same. Już nie. Zrobiliśmy rewolucję, aby dać ludowi cnotę i równość. A ty ścinasz głowy, które ci nie pasują. Po to walczyliśmy? Moim zadaniem jest bronić ludu. Przed kim? Przed tymi, którzy się dorabiają na rewolucji, tak czy nie? To, co chcesz robić z ludzi, jest tylko w książkach. To są książkowi bohaterowie. Zapominasz, że mamy krew, że mamy ciało. Na szczytach, gdzie nas chcesz wznieść, nie można oddychać. Tym samym izolujesz rewolucję, zmrażasz ją. Odstręcza to najzagorzalszych. Cóż mi radzisz? Zejść do poziomu człowieka, teraz, natychmiast. Wstrzymać proces rewolucyjny to skazać rewolucję na śmierć. Ludzie chcą jeść, spać, spokojnie. Nie ma chleba, nie ma prawa, wolności, republiki. Maksim, ja mam w dupie te komitety. Ale ciebie podziwiam. Tak bardzo chciałbym pójść za tobą, ale nie na ślepo. Chcę udostępnić ludzkie warunki egzystencji. 80% ludzi tego chce. Daj spokój, znamy się. Nie jesteś na trybunie. Nie powiedziałeś jeszcze wszystkiego. Nie jest dobrze, kiedy ci sami rządzą zbyt długo. Marzysz o władzy? Nie muszę marzyć, mam ją. Mam władzę, prawdziwą władzę, jedyną władzę, ulicę. Bo ja rozumiem ulicę, a ulica rozumie mnie. Nie zapominaj. Nie zapominaj nigdy. A ty nie zapominaj, że dla szczęścia ulicy nie cofnę się przed niczym. Tak ci zależy na szczęściu ulicy? Przecież ty nawet nie wiesz, jaki jest lud. Co ty o nim wiesz? Patrz. Nie pijesz, pudrujesz włosy, mdlejesz na widok szpady. I chyba nigdy nie rżnąłeś kobiety. Więc? W czyim mówisz imieniu? Chcesz uszczęśliwić ludzi, a nie jesteś nawet mężczyzną. Powiedzieć ci, co to lud? Chciałbyś przejść się ze mną po ulicy? Wybacz mi. Zawsze byłem brutalny i niezręczny. Obudziłem się tej nocy i powiedziałem sobie,
że chcą nas rozdzielić, że biorą nas za wrogów. A to przecież nie ma sensu żadnego. Trzeba to przerwać natychmiast. Więc zrób, co mówię. Przyłącz się do nas. Pojechałem na wieś przemyśleć wszystko od początku. I powiem ci coś szczerze, bardzo szczerze. Wolę być zgilotynowanym, niż gilotynować. Chyba się upiłeś. Skoro tak się upierasz? Widzisz tę głowę? Widzisz ją. Czujesz ją? Co? Otóż to ty będziesz musiał ją ściąć. Wybacz, pomyliliśmy się, ty i ja.